Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Gotuj z Ewą. W dzisiejszym dniu przychodzę do Was z sałatką Cezar. Każdy ją zna, każdy ją lubi, robi się wariacje na każdy temat z sałatką Cezar. Kto jest ciekawy naszej inspiracji, zapraszam na drodze. Więc w pierwszym kroku musimy zrobić sobie sos, dlatego żeby naciągnął czosnkiem. Do sosu daję, to będzie około 4 porcje, więc tak wiecie, na oko 7 łyżek, łyżka klasyczna, duża. 3, 4, 5, 6, 7. Do tego dodajemy łyżkę ostrej musztardy. Przeciskamy przez praskę ząbek czosnku bądź dwa. My wyciśniemy dwa ząbki czosnku, bo lubimy czosnek bardziej jak inni, ale Wy możecie dać jeden, aby był duży, żeby był dobrze wyczuwalny. Dodaję dwie łyżki soku z cytryny, 4 łyżki parmezanu, to jest Parmigiano Reggiano, jeżeli macie jakiś inny, też możecie dać twardy ser. Jeżeli dacie do sosu 4 łyżki, to później do sałaty już mniej. Jeżeli dacie tu 2 łyżki, to później możecie suto skropić sobie sałatę już na sam koniec. Mieszamy to wszystko i odstawiamy na bok, żeby się przegryzły smaki. Kolejnym krokiem jest nasze mięsko. My zrobimy tą sałatkę Cezar z kurczakiem, ale jest bardzo dobra też z krewetką i z takim kruchym boczkiem na cienkie plastry pokrojonym. Także możecie wypróbować. Ja wiem, że oryginalny przepis nie zawiera tego, ale te wariacje na własną rękę możecie robić, próbować, bo naprawdę jest smacznie. Sałatkę Cezar zresztą możecie podać nie tylko jako przystawkę, możecie podać ją jako obiad, jako kolację, także dobrowolnie, zależy z czym sobie to połączycie. Przygotowywuje się dość szybko, więc możecie całe piersi obsmażyć. Ja po prostu pokroiłam je na takie kawałki, żeby lepiej mi przeszły przyprawą pod tytułem pieprz. Sypiemy to pieprzem i obsmażamy na patelni. Jeżeli Sławek zadał pytanie, dlaczego tylko pieprzem, to ja szybko odpowiadam. Dlatego, że majonez jest bardzo słony i moglibyśmy po prostu mieć to za słone. Więc posypujemy samym pieprzem, łyżka oliwy i na patelnię. Moja oliwa przyjechała z Chorwacji. To jest pyszna oliwa, nie ma co. Na nią pójdzie kurczak. Kuchenkę ustawiamy na więcej jak średniej mocy i smażymy po około 3 minuty z każdej strony. I na drugą stronę. Teraz przyszykujemy sobie sałatę. Ja sałatę, słuchajcie, pozbywam się tego nerwu przy sałacie, bo on jest twardy i nie lubimy go. Zwłaszcza tych najstarszych liści. Te młode mogą być, one nie są zbyt twarde. Jest to sałata rzymska. Ona idzie do tego przepisu.
Nasz kurczak jest gotowy, zabieramy go. Musimy go zdjąć dość szybko, żeby zachować jego wilgotność i żeby nie był wysuszony. Jak zostanie na patelni zbyt długo, będzie suchy w środku jak wiór. Teraz, moi drodzy, jak już mamy rozczłonowaną i porwaną sałatę, połowę tego sosu wlewam na oko oczywiście do sałaty, żeby to dokładnie wymieszać. Drugą połowę na górę i wymieszamy sobie to. Dość dokładnie starajmy się tą sałatę obkleić tym sosem i będziemy sałatę rozkładać na porcje, na talerze. Na każdy talerz dajemy sałatę. Nasz kurczak kroimy w takie kawałki dość spore. Widzicie, mięso w środku jest wilgotne, soczyste, nie jest suche. To właśnie pozwala zachować najlepszy smak kurczaka. Bo jak jest suchy, no to sami wiemy, że niezbyt apetyczny. Układamy na naszej sałacie. I na koniec grzankę. Taką dużą bułkę kroję na pół i podpiekę ją, jak już ją pokroję, w kwadraciki. Na koniec skrapiamy ją oliwą i posypujemy naszą sałatę. Myślę, że pół bagietki na 4 talerze to wystarczy w zupełności, więc nie będę robić więcej. Nasz chlebek wrzucamy na rozgrzaną dobrze patelnię i ciągle mieszając podpiekamy na złocisty kolor. Kilka minut ten proces będzie trwał i będą gotowe. Wsikam je troszkę oliwą, żeby na koniec, żeby większą chrupkość uzyskać. I teraz na każdą sałatkę porcja grzanek. Ile lubicie, tyle sobie możecie wsypać. Grzanka dobra jest w sałatce Cezar, także nie żałujcie. Szybkie do przygotowania, polecamy. I teraz, moi drodzy, drugą połową sosu, który Wam został, skrapiacie wierzch sałatki. Robię tak, żeby już mi nie zostało tego sosu, żeby też nie było za sucho, bo
jednak mięsko, prawda, i chlebek, i grzanka będzie potrzebowała tego. Mamy gotowe. Teraz możecie sypnąć sobie wszystko parmezanem suchym i będziecie mieli posiłek gotowy. Ja w celach dekoracyjnych sypnę parmezanem, nie więcej jak pół łyżki na wszystkie. Proszę bardzo i macie kompletny, smaczny posiłek. Mamy, proszę Państwa, już efekt finalny. Sałatka Cezar jest gotowa do spożycia. Chrupiąca grzanka, soczysty kurczak i pyszna sałata polecają się na Wasze stoły. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za oglądanie, za subskrypcję i komentarze pod moimi filmikami, a ja się na dzisiaj już z Wami żegnam.